1 listopada. Dzień dobry, witam Państwa. Wyjechaliśmy z przepięknego Phoenix do innej regiony naszego pięknego stanu. Jesteśmy w tej chwili przy rzece Colorado. Po drugiej stronie jest Kalifornia, nie mniej piękna. Niektórzy mówią, że ładniejsza, a guzik, prawda, bo Arizona jest najładniejsza. A tak wyglądają ludzie, którzy nie mają zatrudnienia w Arizonie. Są bez kasy, ale mają to, czego nie może, co jest najcenniejsze. Mają wolny czas i jak tylko jest taka odpowiednia pogoda, to tylko jeden gwizdek i raz, dwa, trzy, cztery i już jesteśmy w podróży. Co zobaczymy, to jak nam się uda, to sfilmujemy. Na razie chciałem przedstawić uczestników tego wypadu. Zaczynam od lewej. Sam się przedstawi. Włodek. Ania. Czesia. Mietek. Maryla. Zbyszek. Jaga. No, to witamy. Cała drużyna. Cała drużyna. Przygotowana na wspaniałą przygodę z jednym noclegiem. A mój jest do pływania? Tak, let's go. No widzę, że tutaj łódki duże, szybkie pływają. Patrzcie, zobaczcie po Colorado, co tu płynie. No tam flaga jest. Na samym szczycie. Jedziemy do zapory, która będzie tamowała Colorado River. Thank you.
Krzysiuka i... Krzysiuka i Rzeźka. Krzysiuka i Rzeźka. Teraz mogę klaszczyć. O! Nawet skoki będę wyciągnął. Za mną, w moim tle, stoi London Bridge, most, który 50 lat temu został przeniesiony z Londynu, rozebranego mostu w Londynie, tutaj do Lake Havasu City. I między nami jest turysta, Zbyszek, który po tym moście chodził, jak był gówniarzem. I teraz, jako troszeczkę starszy, chodzi, przeszedł też przez ten most. Ciekawostka. Oto ten pan chodził w Londynie po tym moście. To jeden krok tylko, myk i już, jesteś w środku.
dzisiaj? Państwo wygrają dzisiaj? No, my już wygraliśmy. Chodź, chodź. Czy ten dolar zapracuje na 500 dolarów? No co sami wie, historyczny moment. Historyczny moment. No, ciągnij. 10, 9, 8, 7, 6. Kredyt 0. Wygrana. 0. Wiecie, jak się dogra? Ale mi się podobało. Można grać. Ty wiesz, ta niebieska. To nie ta maszyna. Chodzi, opowiadaj, no, gdzie jesteś, co widzisz? To wygląda ni to Atlantic City, ni to Las Vegas, a coś lepszego. To jak się Polska, nazywa prawie Aquarius, jak a ja też jestem wodnik, czyli ja jestem u siebie w domu, kochany. Zobacz, można popływać, gdzie się nie obejrzeć, zobacz, jakie szczyty. Pierwszy listopada już w zasadzie się kończy. Jak minął dzień dla Was? Wspaniale. Wspaniale, faktycznie minął dzień, bo wszystko było. I widoki, i podróże, i jedzonko dobre. I pogoda. I towarzystwo, i pogoda. No co jeszcze więcej od życia potrzeba? No myślę, że starczy. No starczy. Dla mnie jeszcze dzień nie minął, dopiero się zaczął, bo jedna z tutaj z person z tego towarzystwa ma dzisiaj urodziny i to dopiero się zacznie. O, to pochleję. To mam to wyciąć czy zostawić? Nie wycinaj tego, bo będzie na pewno to się spełni. Mogę raz, wiesz, ale ja powiedzieć w ten sposób. Andrzej, ale ja wpierw kasyno rozbiję, poczekaj. No tak, no, bo inaczej już, to nie pochleję. Już tam podsoliłem. Inaczej to nie. Ja nie wyjdę stąd, jak my tu pokażemy. Ojej. No i co? Jak ojej, boję się tego wygrywania, kolegi. A ty jeszcze we wszystkich świętych wygrać? To wiesz, jaki to grzech? No właśnie. A mnie się najbardziej podobało plumkanie w rzeźkiej wodzie rzeki Kolorado. No oczywiście, już jesteśmy po kąpielach, po kąpieli. No i gotowi na wieczorne granie. Arbuza. No czekaj, muszę pójść, Andrzej, zagrać i arbuza kupić. Matki Boskiej pisze po polsku. Tak. No jasne, ty rzeczywiście. Czekaj, ona była... Adams, Massachusetts.